Siema widzowie, wróciłem z powrotem do mojego domu. Wróciłem do domu z naszej łupami, czyli z tym, prawda, otóż to pięknym rogiem, ale również wróciłem tutaj z masą różnych rzeczy, takimi jak na przykład, o, tutaj odłożyłem, takie jak flame, mending i inne tego typu rzeczy. Mamy trochę żelaza, nie wiem, czy mamy go na tyle dużo, żeby zrobić sobie ten, jak to się nazywa, kowadło, żeby to móc narzucić na swoje itemy. No fajnie by było, jakby się udało, ale ja z tego co widzę, to ja w ogóle nie mam tyle żelaza. Ile w ogóle trzeba żelaza, żeby zrobić, kurczę, dużo mega trzeba, bo ja tu trzeba coś takiego, chyba tak? I tu potrzebuję 3, czyli potrzebuję jeszcze 18 sztuk żelaza, że to jest za dużo, no dobra, czyli nie zdobędę tego na pewno. Więc no niestety nie zrobimy tego, więc póki co nasze książki są totalnie zbędne. Ale słuchajcie, mamy ten róg i teraz tak, ja totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi z tym rogiem, do czego ten róg nam służy. Zastanawiałem się nad tym, po co może mi być ten róg. I wydaje mi się, że może on wskazywać drogę do czegoś. W sensie, bo patrzcie, jak ja zawyję sobie w niego, to tutaj, czy tu się gdzieś moby pokażą mi? Przed chwilą to, znaczy przed chwilą, no jakby wczoraj jak to robiłem, to działało to tak, że jak ja zawyłem w ten róg, to się mi pokazywały moby. Ale teraz nie widzę tych mobów w żaden sposób. Czekajcie, nie ma tu nigdzie tych mobów, czekajcie. Bo akurat się robi, no o, tam jest, patrzcie, i uwaga, zawyję. I widzicie? Pojawiają się moby. Więc wydaje mi się, że to może wskazywać do czegoś drogę i trzeba wykorzystać ten róg bardzo dobrze, bo w momencie, w którym go dobrze wykorzystamy, no tu akurat nie ma w tym momencie żadnych mobów wokół naszej, że tak powiem, wokół naszej posiadłości, ale mogą się tu w każdej chwili pojawić i patrzcie, o, tam już jest. No więc wydaje mi się, że to może do czegoś wskazywać drogę, z tym, że totalnie nie ma pojęcia do czego, ale do czegoś na pewno to wskazuje. Zaraz to będziemy oczywiście badać. Teraz tak, czy ja coś tutaj mam, co ja bym tutaj tak naprawdę potrzebował bardzo? No przydałoby się nam zdobyć to żelazo, żeby w ogóle to kowadło móc zrobić, więc na pewno na tym byśmy się mogli dzisiaj skupić, żeby żelazo zdobyć. Mamy sporo diamentów i teraz tak, no nie no, ja już w sumie nic nie potrzebuję z diamentów, mam wszystkie diamentowe narzędzia. Dobra, no chyba nie, dobra, musimy pójść w takim razie do kopalni. Czy tu gdzieś zobaczę jakąś kopalnię? Co to się wyprawia? Czy ja mam jakieś zwidy, czy co? Czekajcie. Nie! Nie! Co tu się... Czekajcie. Idziemy w kimę szybko. Idziemy szybko w kimę. Niech te moby stąd znikną. Czy my w tym momencie odkryliśmy... I czemu ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi? To drzewo wygląda identycznie jak to drzewo, w którym było zejście do tego portalu tam koło tego naszego miejsca. Wychodzi na to, że pod każdym takim drzewem jest szansa na znalezienie czegoś takiego. O nie. Creeper. Czekaj, zostaw mnie. Dobra, szkielet, weź tam się już spal, dobra, świetnie. O, wybuchnie! A, nie wybuchnął, dobra. Dobra, uwaga. Pyk, dostał ciosa. Dobra, i ostatni cios. Pyk! Dobra, świetnie. Okej, słuchajcie, czekajcie, czy ja to... Jeszcze raz, czy mi się to nie wydaje tylko, uwaga. Wyje wróg i tu się otwiera przejście. Jo! Dobra, czekajcie, zanim tam wejdziemy, biorę rzeczy, bo ja nie wiem, czy jak ja tam nie wejdę, to czy mnie coś nie wciągnie. Biorę rzeczy, co ja potrzebuję ze sobą, lecimy na wyprawę. Czy to oznacza, że ja w tym momencie wrócę do tego miejsca, gdzie jest Emilia uwięziona? Ej, całkiem możliwe, widzowie. Dobra, czekajcie, bierzemy tak wiadro. Ten róg jest świetny w takim razie. Weźmy te diamenty, mogą nam się przydać. Weźmy to żelazo, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Weźmy sobie, tutaj mamy flame'a, weźmy sobie mending i weźmy sobie unbreaking. I mieliśmy chyba gdzieś efficiency jeszcze, mamy smite'a, więc to nam też się przyda. No to wszystko mamy efficiency tu, dobra, bierzemy to wszystko, bierzemy łódkę, bierzemy złote jabłko, reszta mi się nie przyda, ewentualnie jakieś strzały, name tak się nam nie przyda, fire resistance chyba nie, invisible, możemy sobie zawrać, invisibility, ten, to jest, to może mi się przydać, weźmy pochodnie, teraz już nie zapomnę o nich, aczkolwiek nie mamy ich dużo, więc sobie ich trochę doróbmy, no i chyba tyle, tak naprawdę, z tego, co ja tutaj jakby potrzebuję. Więc chyba mamy wszystko. Dobra, to chyba wszystko. Robimy szybko tak, bierzemy te jeszcze, jak to się nazywa, ten węgiel. Bierzemy drewno, które mi tu gdzieś zostało. Dobra, mamy. Robimy z tego patyki. Halo, okej, coś takiego. Pyk, tu. Bierzemy ten węgiel ze sobą, mamy sporo ze sobą pochodni, jesteśmy bezpieczni. I jest git. Ej, dobra. Lecimy tam koniecznie, nie? Koniecznie tam musimy polecieć. Z tym, że ja bym, wiecie co jeszcze zrobił tutaj, czy ja tutaj... O, tu są jakieś takie drzewa, weźmy sobie je. Weźmy to drzewo, pyk, dobra. Bierzemy to, cios, jeden, dobra, rozwalamy drzewo. Dobra, pyk, cios, drugi, świetnie. Okej, mamy, to mamy i zapas drzewa i mamy również, dobra, mamy wszystko. Wchodzimy tam, uwaga, staję tu i wyje wróg. Ja, dobra, to jest niesamowite, schodzimy na dół, to, czy to jest... Nie no, to jest identyczne miejsce, co tu się wyprawia?
Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, no idziemy tu, bez zastanowienia. Wchodzimy do tego portalu. Raz, dwa, trzy i uwaga. Yo! Jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, widzowie, jesteśmy. Przypłynąłem z tego portalu, jesteśmy na tej wyspie. To jest tu, tu byliśmy. Widzę, że tu jest to postawione, co wtedy postawione z Emilią. Czyli dobrze, ja znam trasę, wiecie? Bierzemy to tak, bierzemy tak. Nie wiem, do czego mi się ten róg przyda, ale zawyję za nim. Dobra, tutaj na razie nic nie widzę. O, tam coś jest na dole. Tam jakiś mob był, dobra, dziwny, no nieważne. Lecimy w tą stronę, bo my tak tutaj szliśmy, tam gdzieś w las żeśmy weszli, ale gdzieś w tamtą stronę szliśmy, więc wydaje mi się, że jakoś tam trafimy. Ej, dobra, wydaje mi się, że jestem przygotowany, nie? Jedyny minus taki, że nie mamy żelaza i tutaj chyba nie da się zdobyć żelaza na tym świecie, więc nie będziemy w stanie chyba tego kowadła zrobić, niestety, ale... No ale mam wszystko, co jest potrzebne, no jeżeli znajdziemy to... O, nie, zapomniałem, że te moby tu są, które mnie będą atakować. Dobra, szybko, lecimy tam, dobra, tu. Nie wiem, ile mi to czasu zajmie, bo my tam trochę wtedy szliśmy, nie? No, ale wydaje mi się, że powinniśmy tam trafić, no raczej w miarę szybko. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, tu, przez ten las. Okej, my dobra, wychodziliśmy tu. Jest, woda spływa. Dobra, byliśmy tu, dobra, to jest to miejsce. Pamiętacie, tu się wspinaliśmy. Dobra, git, dobra. Czyli tak naprawdę jesteśmy już bardzo blisko. Wystarczy się wspiąć na górę. Jakieś tu nawet nasiona są dziwne. Wystarczy się wspiąć na górę i wydaje mi się, że my po tym, jak się wspięliśmy, to już naprawdę niedaleko to było. Ale pewności nie ma. Dobra, tu wychodzimy. Łup, do góry. Okej, dobra. To wygląda trochę inaczej niż mam wrażenie, ale dobra. Może po prostu mi się wydaje tak tylko. Więc przejdźmy tu. To gdzieś, dobra, za tą górą to powinno być. No tak mi się wydaje, chociaż tam szliśmy? Ej, dobra, już nie wiem, myli mi się, to nie wiem, w którą stronę my poszliśmy. Wyjdźmy po prostu na górę. Z góry zobaczymy, w którą stronę najlepiej nam będzie się opłacało iść. I tam zdecydujemy, w którą stronę idziemy. Może tam się coś rozjaśni. No nie, no to nie wygląda tak, jakbyśmy tędy szli, szczerze mówiąc. Tam coś jest na górze, ale my nie byliśmy na samym szczycie. Dobra, wiecie co? Dobra, musimy wypłynąć tam na górę. Lecimy na górę tej góry, bo musimy z góry zerknąć, jak to wygląda. Jak tak z dołu, to nie rozpoznam nic, tak naprawdę. Musimy być na samej górze, więc lecimy na samą górę. Dobra, jesteśmy na szczycie góry, widzowie, i szczerze, totalnie nic nie widzę tutaj takiego, ale wydaje mi się, że dobrze, że idziemy tutaj, bo przyszedłem stamtąd, a tutaj w tą stronę mi się wydaje, że my przez taki las później szliśmy. Tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że chyba dobrze idziemy. Tak bym obstawił. Oraz zeskoczmy na dół, pyk. Dobra, udało się. Nie zginąłem. Dobra, czy my dobrze idziemy? Ej, no dobra, no wydaje mi się, że to było gdzieś tu, ale ja pewności nie mam. Dobra, skakujemy znowu i pum, dobra. Dobra, świetnie, wiadro to jest coś pięknego. Dobra, no idziemy tu. No jeżeli to nie było tutaj, to nie wiem tak naprawdę, to się zgubiłem. Ale wydaje mi się, że dobrze idziemy. No dobra, tu. Zeskoczmy na dół. O, dobra, nieważne, tutaj nie użyłem tego wiadra. O nie, te nosorożce, dobra, te nosorożce były tutaj wcześniej. Więc to też było, to też spotkaliśmy te bizony takie. Ej, dobra, czyli my prawdopodobnie idziemy bardzo dobrze. Chociaż... O, jest, widzę ten budynek. Widzę ten budynek, dobra, git. Jest, mamy to. Dobra, teraz pytanie, czy ja tam będę mógł się dostać do środka z powrotem, tak jak się mogłem wtedy dostać. Dobra, nie wiem, zobaczymy to. Zobaczymy, idziemy tutaj do góry. Jest, patrzcie, pokazał mi się ten boss. Czyli jest tu gdzieś. Jest tu gdzieś ten boss. Dobra, zbliżamy się do tego i teraz uwaga, zaraz może się tutaj, że tak powiem, tyczyć mnie ogromna bitwa. Ale zanim to spróbuję zrobić sobie jeszcze raz tą tarczę. Bo wtedy mi się nie udało jej zrobić, ale to mi się nie podoba, że mi się nie da się jej zrobić. Bo powinienem móc ją zrobić, no co jest nie tak? Dlaczego nie mogę zrobić tarczy? Gdzie ona tu jest? Gdzie jest ta tarcza? Tu. Patrzcie, no... Sun... Spring Shroom... Cloud Cup do... Ej, dobra, czekajcie, czy to jest jakiś cloud ten? Czy to jest jakieś drzewo, które się nazywa Cloud Cup? Uwaga. O, spadł jakiś piasek na mnie. Starlit, dobra, no spróbujmy z niego zrobić jeszcze. Może się uda z tego, z tych desek zrobić tą tarczę. No nie da się, no to jest już niemożliwe. Tu nie ma żadnego innego drzewa tak naprawdę. Co się dzieje, dlaczego ja tak długo to rozwalam? Dobra, nie wiem, ale okej. Tu mamy jakiś osłabiony jestem tutaj. No dobra. A czekajcie, to jest inne drzewo. Tylko jak ja to rozwalę, to się to całe rozwali chyba, nie? Czekajcie, weźmy jedno takie drzewo. Raz. Nie mogę tego rozwalić. Okej, to jest pod ochroną jakąś. Dobra. Wchodzimy do środka w takim razie. Okej, zobaczmy. Dobra, byliśmy tutaj już. Dobra, no trudno. Nie mamy żadnej tarczy. No, pozostało nam liczyć na to, że jakoś przetrwamy bez tej tarczy. Dobra, zawyjmy wróg. Okej, widzę moby dookoła. Czy tam jest ten czarodziej na górze? Halo, halo? Czy tam był ten czarodziej? Wydaje mi się, że mógł tam być.
Wydaje mi się, że mógł tu być jakiś czarodziej. Jest! Jest na górze czarodziej jakiś, dobra. Dobra, czyli... O, dobra, tu był ten klucz. Tu jest jakiś... To jest jakiś trup! Okej. Okay. Czy to jestem... Czy to jestem ja? Ej, czy to jest mój trup? Ej, to mogę być ja! Czekajcie, biorę te rzeczy. Ja teraz już mam o wiele lepsze rzeczy, więc jakby tutaj wielu rzeczy nie potrzebuję. Ale bierzemy to. To i Elytrę zabrałem. Tego nie potrzebujemy. Dobra, ej, git! Dobra, git. Gdzie ja tą Elytrę zabrałem? Gdzie mam tą Elytrę? A, mam ją tu, dobra. Okej. Ej, dobra, on tam jest na górze, widzowie. O! Jestem tu! O nie, dobra, dobra, czy to... Stevenson! Co? O, jesteś! Na górze! Co? Na górze, ratuj mnie, proszę, zrób coś! Już! O nie! Zabij go! O nie, jest problem! Ała! Biją mnie! Dostałem jakąś lewitację! Dobra, potrzebuję złote jabłko, jemy złote jabłko! Uważaj, nadchodzą, ja uciekł, ale nie mogę! Nie, bo bije mnie ta kula, dobra, uwaga, lecimy w niego. O nie, on co chwilę znika. Dobra, o nie, on jest nie do pokonania. On ciągle ucieka. Dobra, tak. Nie, no dobra, nie wygram z nim. Stevenson, używaj narzędzi jakby stąd, a nie ludzkich. Ja nie mam żadnych... Jak możesz nie mieć? No nie mam. Czekaj, dobra. Jak ci pomóc. Dobra, robię tak, dobra, czekaj, spokojnie, dam radę. Nie dobra. Mogę tu nic zniszczyć. Dobra, git. Dawaj. No, zostawcie mnie. Dobra, zjeść muszę. O nie, on ciągle... Jak go pokonać? Dobra, dostał ciosa. Ja nie wiem, czy się na nim nie powinienem skupić. Dobra, jedz. Trzeba jeść. Dobra, te ziomki są na szczęście wolne, więc robimy tak. Dobra, skupiam się na nim, tylko i wyłącznie. Dobra, on ciągle będzie mi uciekał. No nie. Dobra, robimy tak. Ała! Jakim cudem to mnie sięgło? No nie da się go do niego dotrzeć. Dobra. Dobra, dostał ciosa. Ja mam używać tych narzędzi tutaj, ale kurczę, nie mam ich. Ja bym chciała ci dać, ale ja nie mogę nic zniszczyć. Nie no, to jest niepoważne, co tu się wyprawia. Jak ja mam z nim wygrać? Dobra, tu. Ała, dostałem. Ale git. No nie. No. Czy ja na pewno nie mam żadnych narzędzi? No nie mam nic. Nie. Ej, dobra, ja go nie pokonam. Kurczę. Jest. No nie. Stevenson, uwaga, zrzucam ci miecz. Jak zrzucasz mi miecz? Na środek. Udało mi się zniszczyć to szkło. Uwaga, zrzucaj ci miecz. Masz, zielony taki. Widzę. Widzę. Ała. Dobra, mam miecz. Jest. No nie, zaraz ginę. No nie. Nie umieraj, proszę cię. Dobra, okej, uciekam tu. Dobra, okej, faktycznie, mocny miecz. Jest. Dobra, jest git, dobra. O, co on tu robi od prawej, znaczy od lewej. Dobra, tu, okej, mam jakąś lewitację, okej. Dobra, ten dostał ciosa. Dobra, ten dostaje ciosa. I teraz uwaga, lecimy do niego. Dawaj. No nie, dobra, on uciekł znowu, ode mnie. O nie, uważaj. Dobra, dostaję! Jest! Już było tak blisko! Nie! Nie! I ja pół serduszka miałem! O! Dobra. Nie nadążam jeść! Nie mogę tyle jeść! Jestem najedzony! Ała! No, mam jeszcze potkę na natychmiastowe leczenie! Nie, to mi nic nie da... Ała! O! Dobra. Dobra, tutaj. Nie, Stevenson, dawaj. Tutaj, dobra, szybko przejście tu, w tą stronę, dobra, git. Nie, dobra, tutaj. Ej, on ma strasznie dużo życia, ja go tak... Ja go nie mam jak pokonać. Ten miecz mu i tak niewiele zadaje. Dobra, tu się wszędzie pali. Dobra, zjedzmy. Dobra, próbuję z góry jakoś. Jak on to zrobił? Dobra, nie. strzelaj do niego, no. Staram się, ale mam mało strzał. Ja nie mogę, jaki on jest potężny. Dobra, git. Dobra, tu zabijam mu te stwory. O nie. Dobra, git, zabiłem. O nie, on zres pisze kolejnych, no oczywiście, że tak. No oczywiście, jakiś Dawaj. Dobra, patrz. Tu. Bierz go? Tak, cały czas strzała mi z góry, o nie. O nie. Dobra, o nie, on się leczy ciągle. O! To jest straszne. Dobra,
Tu się strasznie... O nie, on ma znowu jakieś silniejsze te stwory! Są czerwone teraz! Dobra. O nie. Dobra, tu. Ja nie mogę. Co tu się wyprawia? Kurde, masakra. Chciałem ci pomóc, ale ja zginę, jak ja zeskoczę w dół, Szybson. Nie, nie, git. Zostań tam. Ty i tak nie masz się czym bić. Oba. No nie! Co dawaj, tu się wyprawia? Szybson, Jezus, żyjesz? Wszystko okej? Okay. Czekaj. Jest git. Patrz, on ma już naprawdę niewiele życia. No ma niewiele, ale ja też... Najgorsze są te stwory. Ja też dużo nie mam. Dobra, tu. O nie. No co on... Co on, ojeju, co on tak ładuje te... Dobra, jest git, zaraz zginie. Dobra, no jeszcze niewiele zostało. Dawaj, Szybson. Dobra. Okej, to było straszne. Ja mam taki plus, że ja mam prawie full życie. Udało mi się wyleczyć do fulla prawie, okay. Więc git, on jest zakłopotany. No dawaj, patrz, dobra. Prawie go zabijasz. Ła. Dobra. Dawaj. No, gin! No! Ostatnie ciosy. Ja nie mogę. Jest! Zabiłeś go. Jest! Zabiłeś go. O, ale się spociłem aż przy tym, nie? Dobra, zeskakuj na dół. Ale potrzebuję wodę, bo ja umrę, jak ja zaskoczę. Musisz mi tu gdzieś wodę rozlać. Czekaj, bo za bardzo, wiesz co, nie mogę ci rozlać tutaj na to, bo jak ja w to kliknę, to coś czuję, że wylecę stąd. Czekaj. Nie mów tak. Musisz... A tu zeskoczysz? Patrz. Nie mogę tu rozlać wody! Nie, jak ja mam zeskoczyć? A ile ty masz życia? 5 serduszek. Nie no, to powinieneś przeżyć. Zeskocz na to. Okej. Git. Dwaj pół serduszka. Czekaj, ja dostałem jakąś... O matko. Dostałem coś. Ej, bo ja ci zabrałam rzeczy przy przypadek. To było dla ciebie i to. I też takie coś. Co? Popatrz. A to co to jest? Gdzie? Jakąś różkę dostałaś. No, ale to ty. To ty go zabiłeś, to ty go masz. To twoja różka. Dobra, czekaj, wywalam to. Okej, biorę to. Świetnie. Dobra, czekaj, idźmy ja stąd, mogę klikamy mój w to. Miecz? Idź, a masz, czy mogę mój masz, miecz? Klikamy w to. Dziękuję. Wracamy z powrotem. Ja nie mogę, o, co tu się wyprawiło? Szybko, co tu się działo w ogóle? Ja byłam tutaj cały czas uwięziona. No, i to było straszne, naprawdę. Co to robi? Mnie torturował normalnie. A to jest jakaś... tobie wszystko. Co? To jest jakaś włócznia. Dobra, nieważne. Chodź. Idziemy stąd, wracamy. Mamy już dosyć tego miejsca. To był wielki błąd, że my tu w ogóle przyszliśmy, nie? To był straszny błąd. Te schody się nie kończą, a dobra, jest. Okej, dobra, chodź. Wracamy, dobra, sprawdzam siłę tego. W stronę. Ej! Co ty robisz? Właśnie, kurczę... Tak jakby, kurczę... No już idę. No, a! Bije mnie to. Pełno tego bije nas! Ty no, ile tu jest? Czemu tacy agresywni zrobili dla nas tu wszyscy? Nie wiem. Ej, dobra, masz może, masz jedzenie? Mam, specjalnie wziąłem więcej. Czekaj, co tu lata? To jest dobre, to nic ci nie zrobi, to jest duszek tego czegoś, spokojnie. Dobra, okej. Masz. Dziękuję. Masz to jeszcze, dobra. Bardzo dziękuję. Dobra, słuchaj, nie, wracamy stąd, ja już mam dosyć tego miejsca, wracamy już z powrotem. Wracamy. No jasne, że tak, nie będę tutaj dłużej siedział.